Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak nadal możemy jeszcze w inny sposób ciąć różne teksty w Babel. Na początku weźmiemy sobie Multiline Input, żeby było nasze jakieś źródło tekstów. Tutaj w Initial Content wklejam po prostu lorem ipsum. Ten tekst może pochodzić z każdego innego miejsca, na przykład z naszej bazy danych. I następnie zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Weźmiemy sobie zwykły tekst i zobaczcie, że Multiline Input a Value. I możemy na przykład zrobić truncate, czyli przyciąć go do pierwszych 10 znaków. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Ten truncate właśnie obcina nam tekst, wyciąga z tekstu pierwsze 10 znaków. I tak samo możemy zrobić od końca. Więc duplikuję sobie ten fragment i zobaczcie. Możemy wybrać sobie tutaj truncated from end to i obciąć ostatnie 10 znaków. Wyciągnąć ostatnie 10 znaków, to jest, zobaczcie, właśnie dokładnie to. I możemy się pobawić jeszcze dalej tymi tekstami. Zduplikuję go sobie jeszcze raz i możemy zrobić na przykład split. Split dzieli nam dany nasz tekst na kawałki, na po prostu pojedyncze tekściki oddzielone tym separatorem, który sobie tutaj wybierzemy. Ja wybieram, że oddzielam sobie to za pomocą spacji. Zobaczcie, mamy spację, ok. I następnie możemy policzyć sobie, ile takich na przykład kawałeczków jest. Count, bo tutaj wyszła nam lista tekstów. Więc policzymy sobie, ile ich jest. Niżej wyciągniemy sobie na przykład pierwszy element, first item. Następnie wyciągniemy sobie kolejny element, to będzie last item, czyli ostatnie sobie wyciągniemy. A jeszcze niżej damy sobie, tutaj zwiększymy trochę wysokość tej strony. Jeszcze niżej damy sobie jakiś inny losowy item, więc możemy wziąć sobie po prostu random. A tutaj kolejna opcja to jest po prostu wyciągamy konkretny element z listy, na przykład tu jest o numerze czwartym. Jest, więc zobaczmy wszystko, jak to wygląda. Mamy, zobaczcie, 69 tutaj mamy takich kawałeczków, czyli takich tekścików oddzielonych właśnie spacjami. Następnie pierwszy jest tutaj, jest ostatni, jest jakiś losowy i jest seed, czyli czwarty. Zobaczcie, a jak odświeżymy sobie, to ten losowy nam się zapewne zmieni. Tak, jest jakiś inny. I co jeszcze możemy zrobić? To jest lista, więc możemy na przykład znowu wyświetlić item, ale wszystkie elementy do, czyli na przykład do czwartego, albo jeszcze inaczej, wyświetlić wszystkie, tutaj jeszcze jest taka opcja, item from, czyli wyświetlić wszystkie od. Oczywiście te elementy można połączyć znowu, czyli wyświetlić wszystkie od 10 na przykład elementu, do 15. Zróbmy F5. OK. I zobaczcie, mamy wyświetlone wszystkie pierwsze 4 albo ostatnie 10. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!